tutaj TheLolak55, a to jest następny lolowaty filmik z lolakowego garażu w grze Need for Speed World. Dzisiaj zaprezentuję wam naprawdę wielkiego koksa. Jak widać, to jest Pagani Zonda F, jeden z koksów w klasie A. Mogłoby się wydawać, że są lepsze od niej samochody, ale to nieprawda. Co prawda, no zależy od trasy wszystko, ale przyznam, że na większości tras, jakie są na rotacjach w klasie A, ten samochód naprawdę koksi. Szczególnie na jakichś takich bardziej krętych trasach, bo samochód ma dość dobry skręt. Jak widać, fajnie, szybko reaguje na skręt. To mi się właśnie mniej podoba. Lubię bardzo skrętne samochody. Samochody, które fajnie przyspieszają. Zonda FK także bardzo fajnie przyspiesza. Teraz miałem z górki, więc nie było tego widać. Zonda z górki, ale pod górkę. Ale pod górkę, jak widać, także fajnie przyspiesza. No ale dobra. Chodźmy może na jakiś wyścig. Najlepiej, jeśli będzie to wyścig klasowy. A dzisiaj na klasówce jest Bacon and Station. Dość kręta trasa, która ma także parę prostych. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Moimi przeciwnikami jest Murcielago Roadster i na Zonda F i ała i 911 GT2 997. Cóż, czuję, że słabo pojadę, nawet bardzo słabo, ponieważ mam pecha po prostu dzisiaj. Naprawdę wszystko mi dzisiaj nie wychodzi. Ten film też średnio mi wyjdzie. Nie zwieście się tym, że jestem na drugiej pozycji. Naprawdę zaraz coś odwalę. Wow. Wow, wskoczyłem na pierwszą pozycję. Magia. No i widać, fajnie wchodzi w zakręty. I trujemy. Za mną FK ma o wiele mocniejsze nitro i dłuższe. O, taki ślag. Powinno tutaj jeszcze użyć nitra jednego, ale nie będę na razie używał. Myślę, że użyję w innym miejscu. Słabiutko, słabiutko. O! Fuck, shit. Wow, shit. A, Murcielago wyprzedziłem. Przynajmniej. Ale jak widać, dwie zondy wygrałem. Zonda F ogólnie. Myślę, że została bardziej przypisana pod S-klasę. Ale... no właśnie, ale... ale można ją bardzo fajnie wymaksować w A-klasie. I na dodatek w A-klasie naprawdę mocno koksi. W S-klasie niestety nie polecam jej, bo... po prostu ma za słabe osiągi na S-klasę. Za mały overall można w S-klasie u niej podnieść. No ale w A-klasie naprawdę... no... jest naprawdę koksem. Dużo osób właśnie, które... którzy jeżdżą A-klasie, na pewno wiedzą o tym, bo na pewno często spotykają FK i na pewno często z nią przegrywają, jeśli będzie jakiś dobry kierowca. Dobra, może chodźmy na jakiś inny wyścig. Jaki by tu wyścig walnąć? Pomyślmy. Jakiś taki ciekawy, może coś bardziej krętego? Niech będzie Bristol Invasor. Dobra, następny wyścig. Wyścig o mnie jest GT2 996
które po tym co widzę ostro ramuje. O. I używa ostro power-upów na zwykłym wyścigu, nie klasowym. Ciekawe. O, fuck. No cóż, jak mówiłem wcześniej, szczęście mi dzisiaj w ogóle nie dopisuje. I zapewne wpadnę na parę trafików. I zapewne także nie wygram tego wyścigu. To jest, że ramuję, to nie umie jeździć. No ale w sumie jak padam trafiki, to co? Dobra, już udało mi się go wyprzedzić. Jak widać, fajnie. Nitro, katapulta, wszystko leci, wszystko. Co za down, nie wierzę. Rozumiem, jakby to był wyścig klasowy, ale to jest bezklasowy wyścig, więc... Dobra, użyj nitro jedno. No, jeszcze trafikowane. Muszę normalnie. Widzę, że to jest Polak, więc... Dobra, nie będę takie rzeczy pisał. Czekaj, no to tyle. Jeśli chodzi o wyścigi, widzieliście, Ewka się bardzo fajnie sprawuje na drodze. Chodźmy jeszcze sprawdzić maksymalną prędkość niej. Jak to jest z tą maksymalną prędkością? Sama czat lepiej. Dobra. Po drodze jeszcze wam może coś opowiem ciekawego. Ewkę już od dawna chciałem mieć, właśnie po usłyszeniu, że ona naprawdę dobrze koksi. I była na pewnej promocji, kupiłem ją. What the fuck? To było dziwne. No i była na promocji, kupiłem ją. Pierwsze co? No i tak się znalazła u mnie w garażu. I od tamtej pory naprawdę bardzo często nią jeżdżę. 360 na nitrze, bez nitra 331. Jeszcze na pewności. Dokładnie. 360 na nitrze jedzie, a bez nitra 331. Więc to jest nawet całkiem nieźle. W sumie mogłoby być lepiej. Ale i tak jest dobrze. Mam samochód w garażu, który w klasie C, uwaga, może dojść do 300 km na godzinę. No ale co do reszty, no cóż. Słabo, ponieważ tamten samochód wolno przyspiesza, wolno skręca. Słabo skręca. Ale o nim kiedy idzie? Nie teraz o nim jest ten rolkowy garaż. Jezus, zapominał się, no. Tylko o zondzie F. Dobra, chodźmy wreszcie do tego garażu, nie siedźmy tutaj. I okej. Zobaczmy, co ja takiego do niej wsadziłem. I co mogę zaproponować. Tak, mam tutaj odnowienie nitra 3 gwiazdkowe i... 4 skille na perfect start, więc o 4 sekundy powiększony. I co radzę do niej wsadzić? Tak, wymaksować właśnie perfect start jakimiś dwoma skillami, odnowienie nitra i moc nitra przede wszystkim wsadzić. Chodźmy dalej, zobaczmy, jakie ma body kity.
ten aftermarket shot. Zawsze denerwuję tym długim ładowaniem. Okej. Okay. Jak widać, boty kitów nie ma, niestety. A wiem, że istnieje jakiś jeden. W sumie był chyba, jak dobrze pamiętam. Chyba go usunęli. Był taki jeden, jak coś w stylu dragowego. A spoilery... Słabo to wygląda, jeśli chodzi o te spoilery. Słabo, jeśli chodzi o umieszczenie, ale fajnie samochód wygląda bez spoilera. Mi się podoba. Choć tym małym spoilerem wygląda lepiej dla mnie. No, są jeszcze te za IGC spoilery, ale i dla mnie w ogóle nie pasują. Co tu dalej mamy? Nie ma masek, więc to tyle. Jeśli o to chodzi, na trzecim poziomie obniżenia. Fajnie. Fajnie się właśnie obniża ten samochód. Na pierwszym, w sensie tak w miarę bez obniżenia, bo teraz nie zobaczycie, bo mam trzeci poziom. Wygląda mniej więcej tak, a na trzecim, wow, świetnie. Okej. Jeszcze Performance Shop. Zobaczmy, jakiego ja mam setupa, a on wygląda mniej więcej tak. Setup pochodzi z właśnie poradników itp. itd. I widzieliście, jak się sprawuje, jak dla mnie świetnie. Jeśli chodzi o wygląd, to jest moja twórczość. Chciałem podkreślić te tutaj takie, jak to by powiedzieć, niecienia w karoserii, wypukłości. Ogólnie ten czerwone tutaj paski, więcej widać, jak prowadzi się powietrze ten. Okej. Coś jeszcze do powiedzenia? Chyba nic. Więc wyjdźmy na dwór i zakończymy ten lalkowy odcinek. Lalkowy garaż. No to więc, Zonda F jest koksem klasy A. Fajnie przyspiesza, bardzo fajnie skręca, maksymalna prędkość mogłaby być w sumie lepsza. Ma bardzo mocne nitro, jak widzieliście. I naprawdę polecam ten samochód. Jeśli będzie na jakiejkolwiek promocji, od razu go bierzcie. Nawet nie myślicie. No i w sumie to tyle. Więc dziękuję wam za wyświetlenie. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lowaty guzik. I wyczekujcie następnego lolowatego filmiku na moim kanale. Siema.